Witamy Was, docent i Marlena, polskiemimprowary.pl. Sytuacja jest taka, że Mateusz Waszczuk odezywa się do mnie, mówi: docent, słuchaj, piwa z naszego browaru Waszczukowe, z Czarnej Białostockiej. Przepraszam, myślałam, że powiesz, sytuacja jest taka, że musimy się pozbyć trochę piwa z lodówki i postanowiliśmy coś nagrać, ale... No tak, tak, bo w lodówce też dużo piwa zalega. Mateusz ze dwa tygodnie temu wysłał swoje piwa, czyli jeszcze raz piwa browaru Waszczukowe, uważone już w ich browarze. Wcześniej byli kontraktem, ważyli, nie pamiętam gdzie, dawno i nieprawda, teraz ważą u siebie. I mówi: no sprawdźcie, zobacz jak to wygląda. I tak naprawdę już po tym pierwszym piwie, które spróbujemy, czyli Dortmunder Export, chyba nie miałaś przyjemności z tym stylem, ale można powiedzieć, że to jest lager. Więc jak każdy lager bezlitośnie ujawnia wszelkie błędy piwowara, wszelkie niedoskonałości sprzętowe, więc właściwie Mateusz mógł wysłać tylko i wyłącznie tego Dortmundera. To jest chyba jedyny lager browaru Waszczukowe, jaki jest produkowany. Może się mylę, nie wiem. Mateusz na pewno nie wysłał nam całej palety piw, bo tego jest naprawdę od groma. Więc właściwie już po tym piwie będzie wiadomo, co się dzieje. No dobra. Chłopaki tutaj nic nie piszą odnośnie, jak to ma smakować, czego się należy spodziewać, więc konie zupełne, pełne zaskoczenie, jak może smakować niemiecki lager. 12,5... Zero podpowiedzi. 12,5 balinga, 4,8 alko. Mogę Ci podpowiedzieć w składzie, że jest chmiel marynka. Jo, ale to nie jest zgadywanka, tylko degustacja. Degustacja, dobra. Tak. No, dosyć mętne w kolorze, to jest zaskoczenie. Takie bardziej kestryczne chyba powinno być. No, ale, o! Słód czuję. Taki fajnie pachnący. No ja czuję tutaj troszkę takich estrów, czyli troszkę owoców, które dla lagera raczej nie powinny być występujące. A dla mnie przede wszystkim ten słód taki właśnie. Jakbym wzięła sobie tak garstkę takiego słodu i powąchała. O, no brawo. No to zdrowie. Za browar Waszczukowe, że się wybudował, tak, oby im się wiodło. Rzekłabym, żebym piła. Fajne, naprawdę fajne, nie ma żadnego fuck upu. Odświeżyłem sobie troszkę BJCP odnośnie Dortmundera, bo Dortmunder naprawdę nie jest stylem spotykanym w Polsce. Ja piłem, pamiętam, że piłem na studiach takie piwo, było Dortmunder i to było chyba ważone w Leżajsku. I tym Dortmunderem po prostu tam kosztowało 2 złote. To się człowiek na studiach raczył się Dortmunder Export, a potem był jeszcze Dortmunder Strong. No to całkiem przyzwoite było, no ale właśnie teraz patrzę na BJCP i Dortmunder, no lekka siarka może być, lekki DMS może być, więc tak mówię, o, Waszczukowe sobie fajny styl wybrali, że jakby co, wszelkie fuck-upy w postaci siarki i DMS-u będą tolerowane w ramach stylu. Ale nie, DMS-u na pewno nie ma, siarki nie ma, natomiast mówię, taki troszkę estrów jest. Dla mnie jest czyste, trochę ziół czuję. I ten słód też w smaku. Zioła to jak najbardziej ta goryczka tutaj marynki, bo to jest po prostu nasza droga marynka, chociaż ja najbardziej z tych naszych klasycznych to lubelski, to jest klasa lubelski. Zaskoczenie naprawdę pozytywne. To co, przechodzimy do kolejnego? Czyli widzimy się za chwilę. Bardzo pijalne. Znaczy, to jest idealne piwo dla ludzi, którzy przyszliby do wielokranu. Naszych Waszczuków niestety często spotkać nie można w wielokranach, ale którzy potrzebują po prostu lagera, nie? Takiego zwykłego lagera,
piją te czeskie, zazwyczaj diacetylowe, właściwie maślane. Właściwie sztukowe piwo to piliśmy tylko w spiskowcach rozkoszy. Właściwie nie kojarzę tego lokalu, gdzie byłoby serwowane. Wpiszcie waszczukowe na YouTubie u mnie i zobaczycie też również z Marleną wideo i z Mateuszem Waszczukiem, kiedy próbowaliśmy pierwsze piwa browaru waszczukowe w plenerze przed spiskowcami rozkoszy. Solidny start. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobrze, kolejnym piwem troszkę przeskakujemy z normalnego woltażu na troszkę mocniejszy, czyli piwo o nazwie stylu Malt Ale, takie skandynawskie. Zobaczcie, ono już jest na rynku jakiś czas. Przeczytasz? Yggdrasil. Yggdrasil. Malt Ale, 16,5 ekstraktu, 6,6 alko. No i tutaj jest najważniejsze to, że to jest fermentowane drożdżami Quake. Oprócz tego mamy cukier kandyzowany, biały, jagody jałowca, ziele krwawnika. No czyli taki właśnie... Ciekawy skład. Tak. I drożdże Fermentum Mobile Wosk Quake. Czyli pamiętasz, jak byliśmy w Olsztynie? Pamiętam. U Daniela Dudy, browar Warmia. I on miał te właśnie piwo fermentowane kwejkami. Jakie ono było owocowe. Po pierwsze owoce, takie w typie brzoskwini, morel. Ale to było ze stałej oferty, czy jakieś butelkowe? To było z tanku. Prosto z tanku. Więc przede wszystkim niesamowita owocowość. Po drugie fantastycznie ukryty alkohol. Tam nie było żadnych fuzli, żadnych wysokich alkoholi. Mimo, że piwo było właśnie wysokopalingowe, wysokoalkoholowe, to żadnych właśnie motywów w aromacie alkoholowych nie było. I teraz pytanie, czy ten Quake w wykonaniu browaru waszczukowe również będzie taki owocowy i będzie właśnie z ukrytym, dobrze wkomponowanym alkoholem. Jakiś soczek mętny. No tak, piana tutaj szczątkowa, spora mętność. Mam wrażenie, że to piwo jest takie niedojrzałe i młode. Znaczy to są, dla mnie to są drożdże piekarnicze, więc takie bardziej w stylu sachti. Sachti, słuchajcie. No, drożdże kwejk, nie drożdże piekarnicze, drożdże babuni, jak było w pincie, koniec świata. Dla mnie aromat bardzo zaskakujący i taki nietypowy, rzadko kiedy się spotykam z takim aromatem. Taki ciasteczkowy. Taki... Bardzo ciasteczkowy. No mi się z brzeczką kojarzy taką. No, właściwie, nie? Właściwie tak, można powiedzieć, że troszkę brzeczkowy. Ale troszkę owoców jest. To nie jest taka totalna, nieprzefermentowana brzeczka, bo... Jednak to piwo, myślę, że no, nie jest brzeczką, no jest piwem. Więc alkoholu nie ma, troszeczkę owoców, ale przede wszystkim rzeczywiście smłodowość. Tutaj te motywy odsmłodowe są dominujące. A co się dzieje w smaku? To ma 6,6% alkoholu, to tak dosyć sporo. Mhm. Ale... Nie, zastanawiam się, co powiedzieć na temat tego smaku, bo taki te owoce są takie bardzo subtelne dla mnie, ale są, nie, że nie ma. Jest takie bardzo gładkie, zero jakiejkolwiek goryczki. Znaczy, no, Malt Ale, czyli piwo słodowe. Więc tutaj nikt o goryczce raczej nie mówił. Ja powiem tak, no dla mnie bardzo owocowe. Właśnie te... Serio? Tak, te jasne owoce tutaj są bardzo wyczuwalne. Znaczy to nie jest jakaś, tak jak w przypadku piw chmielowych, tak, że mamy te owoce od chmielu, tylko tutaj ta owocowość jest od drożdży. W moim odczuciu, że te kwejki dały takie fajne owoce. Właśnie takie jasne, miękkie owoce.
Morela przede wszystkim chyba. Winogrona, coś tam stylu też? Winogrona, bardziej morela. Brzoskwinia może też troszkę. Potem jest ta słodowość, tak? Takie, że takie żółte śliwki jadłeś? O, no dokładnie. Więc tego typu właśnie owoce tutaj te kwejki dały. No, jeżeli chodzi o alkoholowości, no 6,6 to nie jest jakoś super wynik, aczkolwiek tutaj czuć rozgrzewanie. Ale w smaku czujesz jakikolwiek alkohol? Tak, ja czuję rozgrzewanie, tak, a to jest 6,6. Więc jak powiedziałem wcześniej o tym ukrytym alkoholu, nasze to... Nasze odczucia naszego pina są kompletnie różne. Świetne. Można dyskutować. No, w ogóle się nie zgadzam na temat tego piwa. Nie no, na pewno się zgadzam z koncepcją, że to jest malt ale, czyli po prostu napój taki słodowy, słodowe piwo. No troszeczkę jest, nie wiem czy jest jednowymiarowe, ale jest takie troszkę dla nas, chyba niespecjalnie się lubujemy w tego typu ja profilu, myślę, więc że, może być trochę męczące. Że tak, takie degustacyjne raczej ilości byłoby tu wskazane. Bardzo dyplomatycznie się wypowiadasz, ilości degustacyjne. Takie wiecie, pół litra. Ilości degustacyjne. Nie, ale na pewno tutaj żadnych fuck-upów nie ma. Bardzo poprawne piwo, bardzo solidne. Dla wielbicieli słodowo-owocowych klimatów super sprawa. No, to zobaczymy co dalej. W planach miała być Grażyna Sprężyna, czyli Toffee Stout. No brzmi to dziwnie, Toffee Stout, ale tym... Przepraszam, że Ci wejdę w słowo. Trochę dyskutowaliśmy na temat, które ma być, które nie, ale tak naprawdę nie doszliśmy jeszcze do... Znaczy wydaje mi się, że po tym Malt Elu troszkę się zasłodziliśmy i jednak Toffee Stout to by był zły pomysł, żeby się już zupełnie zacukrzyć. Więc moją koncepcją jest łycha zbycha, żeby przełamać smak torfem. Czyli właśnie... O, to też był taki film, wyobraźcie sobie, nagrywany w Spiskowcach Rozkoszy z Mateuszem. Ten program jest sponsorowany przez Spiskowców. Spiskowców, no ja nie wiem, czy jest sponsorowany. Na pewno jest sponsorowany przez ten aparat, gdzie jak było w Spiskowcach Rozkoszy nagrywane, to chyba nic nie było słychać. Teraz pewnie też słychać słabo. No ale no sorry, no takie są realia. Nie zawsze można nagrywać z mikrofonem. Do rzeczy. 16,5 balinga, 6,5 alko, whisky stout, czyli można powiedzieć whisky foreign extra stout, tak. Wędzony, owsiany, żytni palony, pszeniczny, czekoladowy, płatki dębowe. To mnie troszkę martwi o te płatki dębowe. No, teraz zobaczymy. Czy jakaś tanina tutaj od tych płatków będzie, czy jednak bardziej będzie torf? Ty z torfem niekoniecznie po drodze masz, prawda? Tak. Dyplomatyczna odpowiedź. W ogóle nie lubisz torfu? Tak. Dlatego dałam się namówić na degustację takie kupiłam. Ja za to jestem pitetheadem zadeklarowanym, więc absolutnie torf zawsze, zawsze, zawsze. Najbardziej mnie wkurzają piwa, które właśnie niby są torfowe, ale w ogóle nie pachną. Ale jakiej ilości jesteś w stanie wypić takiego piwa? No nie oszukujmy się. No ale w ogóle, no umówmy się, że niewiele jest piw, których się wypija pod rząd nie wiadomo ile. No. Po to jest piwo, szczególnie jak rzadko pijemy w domu. Materiał, no prawie w ogóle. Materiał przecież z Marleną jest raz na kilka miesięcy. No więc tak pijemy w domu, jak pijemy, to pijemy na mieście i na mieście przecież nie pijemy ciągle tego samego piwa w ciągu wieczoru, no nie, tylko ciągle taki, zmieniamy, nie? Nie ma takiej możliwości tak naprawdę. Więc tak ciągle naprawdę zmieniamy, więc jak pytasz mnie, ile można wypić, no wypijasz 0,2, tak, i idziemy na kolejne. No. Oddaję Ci głos w kwestii aromatu. Nie ma potrzeby. Czekoladę czujesz? Wiesz co, mi się bardziej kojarzy z kawą. Mhm. No i oczywiście z torfem, tak nieoczekiwanie.
No dla mnie dosyć zbalansowane, jeżeli chodzi o whisky stout, to znaczy jest, jest torf, tak, czyli nawet on nie jest jakoś intensywny mocno i bardzo mocna gorzka czekolada, no, więc uważam, że to piwo jest zbalansowane w aromacie jak na whisky stout. A kawę nie czujesz? Nie, no kawa też jest, ale no przede wszystkim gorzka czekolada. Pamiętam, jak Waszczukowy wypuszczały to piwo, to niewiele tego typu właśnie pitet stoutów, whisky stoutów było na rynku, więc to było naprawdę jedno z pierwszych piw tego typu. Teraz mamy takich piw za strzęsienie, więc należy się tutaj dobre słowo dla browaru Waszczukowe, że był jednym na pewno z pierwszych, którzy takie piwo na rynek wrzucili. No powiem Ci, trochę w smaku mi brakuje tego pitet. Ja właśnie jestem mile zaskoczona, że to tak łagodnie przechodzi. No. Próbujesz i tylko na początku jest ten pitet. I tutaj... mi się podoba. Znaczy, jeżeli chodzi o smak, jestem zaskoczony dwoma rzeczami. Po pierwsze, umiarkowanym pitet. Dla Marylany to pozytyw. Po drugie, gładkość tekstury. To piwo jest bardzo gładkie. Tak, właśnie taka tekstura w stałcie, no to rzecz obowiązkowa, jeżeli chodzi o dobry stałt. Więc tutaj te płatki owsiane przede wszystkim dały właśnie taką fajną gładkość, taką aksamitność. No powiem tak, no tym... Pitet Head może być rozczarowany, że to piwo jednak w smaku nie jest mocno torfowe, więc bardziej jest to stout z dość względnym zaznaczeniem torfowości. Ale dla Ciebie i tak jest, nie ma opcji. Nie, no tak jak mówię, że jestem mile zaskoczona, że ja bym, no, myślę, żebym się skusiła na takie piwo. Ale ty nie masz mówić, co będzie w przyszłości. Ale co? No mów, czy teraz to wypijesz? W sensie, czy tyle wypiję? No. No jak zrobimy odpowiednią przerwę w ujęciu, to myślę, że tak. Nie wiedziałem, bo ty aż taka jesteś antypitet. To ty już kończysz, widzę. No tak, no bardzo pijalne. Gładziutkie, czekoladowe, wytrawne. Ja bym jeszcze bym dowalił wędzonego, no ale... No widzicie, to w tym piwie się tak, jak w soczewce, skupia sytuacja z takimi piwami. Nikt nie jest zadowolony. Ja nie jestem zadowolony, bo jest mało pitet. No. Marlena jest niezadowolona, bo jest za dużo pitet. No i weź tutaj dowódź. I tak. No to jest piwo, można powiedzieć, no ale balans się liczy. No okej, zobaczmy. No. Znaczy zobaczymy, jak to będzie dalej. No, ja lubię wyraziste piwa Pitet Head. Okej. Chyba przed nami imperialne coś. Już ostatnie? Chyba wyczekuję z nadzieją, czy żeby to już było ostatnie. Dobra, nara. Okazuje się, że kończymy piwem Imperialna Ruda Maruda. No biorąc pod uwagę Twoje sceptyczne podejście do sytuacji z browarem Waszczukowe. Jak sceptyczne? W sensie co? No sceptyczne. Chociaż... Ja w ogóle nie będę tego komentować. Jak wyszło piwo Pojedyncza Ruda Maruda, to Marlena jeszcze była ruda. Więc teraz możesz zdementować, że wcale już wróciłaś do swojego pięknego, naturalnego koloru blond. Ale tak się składa, że dziewczyna chyba Mateusza ma rude włosy, więc pewnie to na jej cześć. O, pozdrawiamy dziewczynę Mateusza. Tak obstawiam. Tak, więc sprawdźmy w takim razie wersję imperialną. Nigdy jej nie piłem. No właściwie chyba w większości tych piw tutaj, które dzisiaj spróbowaliśmy, nie piłem. Oprócz Łychy Zbycha. Łycha Zbycha, piliśmy to na premierze. A więc 19 Balinga, 8,3 Alko. No, już takie parametry solidne. Imperial Red IPA.
No, szczerze mówiąc, za redami nie przepadamy. Już wystarczy przeczytać skład. Słody Pale Ale, melanoidynowy, karmelowy, cookie, czyli ciasteczkowy, pszeniczny. Chmiel, marynka, Casket, Simco, Mozaik. No, może nie będzie tak źle. Ciekawe się zapowiada. Karmelowo, słodowo. No tak, to w kolorze to jak najbardziej widać. No zresztą, Boże, no red. Tak, widzę, że wspólnym mianownikiem dla piw z browaru Waszczukowe jest taka piana dosyć skromna. No ale myślę, nie wiem jak jest z nalewaniem piwa. Czy jest karuzela tam, czy jest jakaś szpryca, czy jest może jakiś monoblok. Jakoś chyba chłopaki nie udostępniali zdjęć browaru, więc nie mam pojęcia, w jaki sposób jest to butelkowane. Ale jeżeli chodzi o pianę, no to tak średnio bym powiedział, co najwyżej. Aromat trochę podejrzany. Nie, absolutnie nie. Od razu dementuję, ruda marudo. Tutaj żadnego fuck-upu w żadnym piwie nie było, więc bardzo mnie to cieszy, że jest nowy browar i czysto, jest czysto. Żadnych tutaj wad w piwie nie ma. Nie no, natomiast tutaj jest ewidentna melanoidyna, ewidentny karmel, zresztą zapowiadany. To dlatego mówię, że jest podejrzany aromat. Myślę, że jest wszystko to, co w składzie. Ciasteczkowy, karmelowy, melanoidynowy. Alkoholu nie ma w aromacie, a tutaj tego mamy 8,3, więc już troszkę mogłoby jakieś właśnie te fuzle maniaczyć. A nic takiego nie ma, więc miłe zaskoczenie, że przy 8,3 jest czyściutko. No dobra, to jako ostatnie dzisiaj wasze zdrowie, panowie z Waszczuki. Jest bardzo dziwne, bo jest bardzo taninowe, bardzo garebnikowe. Jest nachmielone, znaczy jest... To jest goryczka, nie? To przecież te garbniki tutaj nie pochodzą z nie wiadomo czego, no to jest goryczka. A jest takie ciężkie. No tak, no bo... Znaczy no pewnie w stylu wszystko jest okej, tak? To się najlepiej nazywać. Natomiast w odbiorze nie, już dla mnie pierwsze ciężkie. Wrażenie właśnie myślałem, taniny garbniki, ale to nie no, to już jest goryczka. To jest taka po prostu ewidentna goryczka. To jest nachmielone, nie przypominam sobie tak nachmielonego imperialnego Red Ipa w Polsce. Kurna, ostra goryczka, naprawdę mocno goryczkowe. Mocna goryczka. No więc, no troszkę nie trafiłeś zupełnie nasze gusta z tym piwem. Dobrze, że to nie piwa. Czyli karmel, melanoidyna w aromacie, mocna goryczka w smaku. Ale pewnie są ludzie, którzy takie rzeczy smakują. No, na pewno. I ona jest taka, właśnie ta goryczka jest taka troszkę ziołowo, taka garbnikowo, taninowa. No, ciężka sprawa z tym piwem. Cześć, wypiliśmy 4. Wypiliśmy... Znaczy spróbowaliśmy, nie wypiliśmy. Znaczy tak, spróbowaliśmy 4. Które ci się najbardziej smakowało? Wiesz co? Pierwsza. Dortmunder. Tak. Dortmunder. Tak. Bardzo przyswajalny. Więc to... Potem było... to słodowe, tak? No takie owocowe. Też nam niekoniecznie podeszło, ale w porządku, te owoce były ciekawe. No tutaj tak, to było Pitet Stout, które pomijasz milczeniem. I za karę dostałaś imperialną rudą marudę,
która nas troszkę, nas rzeczywiście tak. przybiła. Ja myślę tak, technologicznie z browarem Waszczukowe wszystko jest w porządku, no tylko te style, które chłopaki ważą, są troszkę nie po naszym... Ciężkie trochę są, znaczy są trudne, tak? I jakby też... No my trochę zupełnie piwa w innych stylach lubimy, natomiast szacunek za właśnie za... Za odwagę. Za odwagę może, że są takie style dosyć może niepopularne, ale przede wszystkim za to, że one są poprawne technologicznie. Więc tutaj naprawdę jakość tych piw jest bardzo porządna. Jestem bardzo zadowolony, że browar ruszył w Czarnej Białostockiej i nie ma żadnych fuck-upów, jest ok. No ja tutaj nie mówię, żeby chłopaki coś ważyli pod nas, bo już naprawdę wybór na rynku jest potężny i na pewno oni sami wiedzą, do kogo się kierują, kto jest ich odbiorcą. Zresztą w lodówce mamy kolejne 4 piwa, więc można, chociaż no nie, tam są Red IPA i Imperial Red IPA. Nie. Ruda Maruda. To innym razem. Zdrówko, wasze zdrowie. Jeżeli lubicie tego typu smaki, Waszczukowa.